Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was w Beskid Żywiecki, by wejść na Pilską, następnie na Rysiankę, a dalej na Romankę i zejść w Sopotni Wielkiej. Zapraszam na film. Wejście rozpocząłem z Korbielowa zielonym szlakiem, a pogoda, tak jak widać, po prostu piękna. Zanim dotarłem na szczyt Pilska, wstąpiłem po drodze do schroniska PTTK na hali Miziowej na herbatę. To spore schronisko, spod którego rozciąga się przepiękny widok na część Beskidu Żywieckiego. Ze schroniska na Pilsko jest niedaleko, raptem 30 minut. O ile widok spod schroniska na hali Miziowej jest świetny, to już z Pilska jest o wiele lepszy, bardziej rozległy. Widać mnóstwo rzeczy. Czy to Beskid Żywiecki, czy to Babią Górę, część słowacką, Tatry. Coś niesamowitego.
przez grzbiet Pilska przebiega granica polsko-słowacka oraz wielki europejski dział wodny oddzielający zlewnię Morza Bałtyckiego od Morza Czarnego. Pilsko to szczyt w masywie Pilska i ma 1557 metrów wysokości. Jest drugim po Babiej Górze co do wysokości szczytem w Beskidzie Żywieckim. Sam szczyt Pilska znajduje się już po słowackiej stronie, natomiast ostatnią górą, która jest w masywie Pilska po polskiej naszej stronie, jest to Góra Pięciu Kopców o wysokości 1535 metrów. Zostawiam za sobą Pilsko i pędzę w kierunku Hali Rysianka szlakiem granicznym koloru czerwono-niebieskiego. Po 2 godzinach jestem już pod schroniskiem. I podobnie jak spod hali Miziowej, czy też z Pilska, tutaj spod hali na Rysiance widoki są przepiękne. Może nie aż tak rozległe, ale no, widoki robią robotę. Oj, robią. Nie wchodziłem do schroniska na herbatę, tylko skręciłem na szlak koloru żółtego i udałem się na halę Lipowską do kolejnego schroniska, które jest oddalone od hali na Rysiance około kilometra. Podobnie jak na Rysiance, nie zatrzymywałem się w schronisku na herbatę. Zrobiłem tylko parę zdjęć obiektu i już wracam na halę Rysianka. Następnie wchodzę na żółty szlak i idę w kierunku Romanki, góry o wysokości 1366 metrów.
mijam halę Pawlusią, to świetny punkt widokowy i po mniej więcej godzinie jestem już na Romance. Z Romanki, teraz to już tylko w dół, szlakiem koloru niebieskiego do Kotarnicy, 1156 metrów, a dalej szlakiem czarnym do Sopotni Wielkiej. W Sopotni Wielkiej czekała na mnie jeszcze jedna atrakcja, a mianowicie największy w polskich Beskidach wodospad. Wodospad znajduje się na wysokości 620 metrów, ma wysokość 10 metrów, a od 1964 roku został objęty ochroną jako pomnik przyrody. Teraz tylko muszę przejść parę kilometrów drogą asfaltową na kwaterę w Jeleśni. I pętelka zrobiona. Dzięki za obejrzenie filmu. Pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku. Cześć.